Pozytywizm to halucynacja zbiorowa. To największy dowód na to, że żyjemy w społeczeństwie obłędu. Złota proporcja nie istnieje, a cytaty motywacyjne to najwyższa forma prawdy. No bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że co roku kolejne pokolenia dzieci słuchają o tym, że rozciągnięty na 50 stron opis dziurawej drogi jest trafną diagnozą społeczeństwa dwudziestowiecznej Polski, że najskuteczniejszą promocją postawy patriotycznej jest opisywanie przeciętności, a wydawana w częściach powieść romantyczna stanowi absolutny fundament naszej tożsamości narodowej. I nikt nie wychodzi na ulicę i nie strajkuje. Tak jest. To właśnie w tej epoce powstał mój wróg numer jeden, moje nemezis, czyli lalka, którą stali bywalcy kanału znają w sumie z każdego materiału, gdzie pojawia się w formie złowieszczych anegdotek jako zobrazowanie czarnej dziury. Ale poświęcę jej osobny materiał, tak żeby omówić cokolwiek poza twórczością Prusa w tym materiale. Może chodzi o to, że wszyscy od drugiej połowy XIX wieku dali się tak zaczadzić tym eksperymentem społecznym, że myślimy pozytywnie i nie przejmujemy się faktem, że gazetka promocyjna Lidla, gdyby ukazała się w okresie między 1864 a 1900 rokiem w Polsce, weszłaby z automatu do kanonu lektur jako wybitne dzieło prezentujące wyzwania przeciętnego Polaka. To by może miało sens, gdyby nie fakt, że tak jak udowadniam w materiale poświęconym pozytywizmowi w Europie, nazwa epoki nie ma nic wspólnego z myśleniem pozytywnie, tak jak rozumiemy je obecnie, a raczej odnosi się do filozofii pozytywnej, czyli logiki wynikającej bezpośrednio z realistycznego podejścia. Tak czy inaczej, pozytywizm jest tematem złożonym, ciekawym i niestety ważnym. Jego sumienne opracowanie spowodowało kilkumiesięczną przerwę na tym kanale, w trakcie której na zmianę analizowałem dzieła pozytywistyczne i poszukiwałem odpowiedzi na pytanie, co ja robię ze swoim życiem. Ale oto jestem, by w tym materiale omówić najważniejsze nurty i hasła epoki w naszej krajowej sztuce i literaturze. Polska góra! Polska góra! I żeby omówić, czy bardziej zmierzyć się z pozytywistycznymi dziełami oraz ich wyjątkowymi przesłaniami. Czas na starcie ostateczne. Najmniejszy kanał edukacyjny na YouTube kontra największy bullshit w historii dzieł polskiej kultury. Zacznijmy od tendencji ogólnych, które ominąłem albo omówiłem tylko powierzchownie przy analizie pozytywizmu albo raczej realizmu europejskiego. Pozytywizm promuje hasło determinizmu, czyli poglądu zakładającego, że życie i działalność człowieka jest z góry określona. Pozytywiści, chcąc inspirować naród polski, dość przewrotnie przekonują nas, że wszyscy jesteśmy NPC-tami, każde nasze zachowanie, każda nasza cecha jest już uwarunkowana przez jakiś zespół czynników, głównie zewnętrznych. Pośród takich popularnych czynników Hipolit Tajen, czyli twórca i promotor tego poglądu, wymienia na przykład środowisko, kontekst historyczny i klasę społeczną, do której należymy. Z jednej strony jest to z perspektywy dzisiejszej oczywiste, z drugiej strony wydaje się przynajmniej dla mnie paraliżujące i demotywujące, bo odsuwa całkowicie sprawczość od jedynostki. Jeśli każdy z nas jest zdaniem artysty jak sklepikarz z gierki, to ciężko oczekiwać od takiego społeczeństwa robienia czegoś poza, no właśnie, wzajemnym sprzedawaniem sobie, nie wiem, itemków. Ironia jest o tyle silniejsza, że pozytywizm to kolejna epoka literacka i artystyczna, przypadająca na czasy zaborów. Z drugiej strony, determinizm zdejmuje też wiele winy i presji, która może ciążyć na społeczeństwie. No bo skoro bycie od 100 lat bez państwa, pod zaborami, nie jest twoją winą ani winą twojego dziadka, tylko bardziej okolicznością, która cię kształtuje, to nagle jakoś tak łatwiej żyć i łatwiej tłumaczyć sobie swoją egzystencję i rolę w tym wszystkim. Drugie hasło, bez którego nie da się rozpatrywać pozytywizmu, to utylitaryzm. I o tym mówiłem już troszeczkę w materiale poświęconym europejskiej wersji tej epoki. Jego twórca, taki przynajmniej teoretyczny twórca, to myśliciel społeczny i polityczny John Stuart Mill. Osoby kierujące się podejściem utylitarnym stawiają znak równości pomiędzy skutecznością a dobrem. Krzyżując sierp i młot, zanim to było modne, utylitaryści uważają, że dobro ogółu jest najważniejszą wartością, co w naszej konkretnej sytuacji sprowadza się przede wszystkim do tego, że wszystkie wytwory działalności człowieka, wszystkie wytwory kultury mają tworzyć i rozwijać polskość, czyli robić właśnie takie fundamenty pod kiedyś nie podległe państwo. Jeśli mamy wskazać jednego winowajcę faktu, że obcowanie z pozytywizmem jest równie ciekawe, co zakupy w kasie samoobsługowej, umieść artykuł w strefie pakowania, to bez wątpienia to będzie właśnie utylitarne podejście do każdej formy sztuki. Umieść artykuł w strefie pakowania. Umieść artykuł w strefie pakowania.
przekonaniu inteligencji XIX-wiecznej Polski wszystko, co powstaje, ma być użyteczne, ma nauczać, wychowywać, pokazywać prawdę i pogłębiać zrozumienie tego, dlaczego Polska musi być osobnym krajem i w ogóle jest super, znaczy jest bardzo źle, ale będzie kiedyś super, bo potrzebujemy państwa. I teraz przechodzimy do sformułowania, które usłyszał w trakcie swojej przygody edukacyjnej każdy, mogący poszczycić się polskim obywatelstwem, albo kartą Polaka, albo kartą EKUS, albo kartą Biedronki. No więc przyjrzyjmy się tym dwóm hasłom, które wynikają z utylitaryzmu, a które górują nad krajowym pozytywizmem jak Robert Lewandowski nad resztą naszego społeczeństwa. Po pierwsze, praca organiczna. Postulat ten wywodzi się z teorii Herberta Spencera, ale został przez naszych artystów pokroju Bolesława Prusa odpowiednio przerobiony i dostosowany do kontekstu budowy naszego narodu. Praca organiczna wiązała się z pojęciem organicyzmu, czyli wiary, że społeczeństwo to jest taki jeden stricte powiązany ze sobą organizm. Jeśli choruje jakaś jego część, no to całe społeczeństwo to odczuwa, źle sobie radzi, źle się czuje, nie wiem, ma zły humor. W ten obrazowy sposób inteligencja postulowała, by budowę społeczeństwa polskiego traktować holistycznie, czyli z każdej strony rozwijać je naraz. Naraz rozwijać gospodarkę, edukację, integrację społeczną i kultywować tradycje, a nie tylko spotykać się od czasu do czasu z kolegami i marzyć o tym, jakby to było fajnie być husarią i rozjeżdżać zaborców, jak robili to romantycy. Podstawy pracy organicznej zostały sformułowane m.in. w szkicu programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa. Autorstwa oczywiście Bolesława Prusa, bo jeśli coś brzmi nudno, to na pewno stoi za tym Prus. Wśród haseł społecznych w ramach szeroko pojętego organicyzmu pozytywiści głosili potrzebę emancypacji kobiet i równouprawnienia chłopów. Krytykowali też feudalizm i takie przesądy związane z pracą zarobkową. Propagowali unowocześnienie rolnictwa i przemysłu, postulowali rozwój przedsiębiorczości, rzemiosła i handlu, chcąc wyprzedzić Jeffa Bezosa i stworzyć w Polsce Amazon. Drugie hasło, czyli praca u podstaw, jest z tym pierwszym bardzo, bardzo mocno powiązana. I tak szczerze, moim zdaniem rozdzielamy je całkowicie sztucznie i w sumie nie do końca rozumiem ten podział. Bo praca u podstaw to naturalna konsekwencja organicyzmu, czyli no właśnie pracy organicznej. Oznacza ona konieczność, czy zwrócenie uwagi na konieczność kształcenia wszystkich grup społecznych, zwłaszcza tych najniższych. Inteligencja, zgodnie z takim utopijnym obrazem, miałaby uczyć chłopów organizowania się w ramach kółek rolniczych, samorządów, gminnych, prowadzić ich za rękę do szkoły, robić kanapki dla ich dzieci, po to, żeby miały one co wcinać w przerwie między zajęciami. I teraz robi się ciekawie, bo jak dobitnie pokaże Młoda Polska, oba te hasła mają spore problemy, które sprawiają, że zamiast wspierać integrację społeczną, pozytywiści są jak nauczycielka, która stoi nad tobą w trakcie pracy grupowej, myśląc, że w ten sposób pomaga ci się skupić. No bo praca organiczna to z perspektywy klasy wyższej nic innego jak wymówka i hasełko, którym można wycierać sobie buzię w trakcie dbania o własne interesy. Jeśli dotychczas byłeś, albo byłaś, ale raczej byłeś, bardzo zamożnym posiadaczem fabryki, który bogacił się kosztem innych, to było to nawet spoko, w sensie byłeś koniecznym elementem krajobrazu dla innych, no i na pewno żyło ci się dobrze, ale w pozytywizmie nagle stajesz się wzorem patrioty. Drugie hasło, czyli koncepcja pracy u podstaw, rozumiana jako pokazanie przez klasę wyższą reszcie społeczeństwa, jak powinno się wychowywać dzieci, postrzegać problemy narodu i w ogóle jak te gobliny mają patrzeć na rzeczywistość, to koncepcja tak bardzo klasistowska, że nawet nie jestem w stanie znaleźć porównania, które mogłoby to jeszcze jakoś dodatkowo zobrazować czy wzmocnić. No, to jest po prostu klasizm, klasizm. No bo takie myślenie wynika bezpośrednio z postawy pełnej uprzedzeń i przekonania, że jedna grupa społeczna ma nauczyć drugą, jak być lepszą klasą społeczną. To jest podejście jeden do jeden wzięte, czy które widzimy obecnie w kolonializmie, czy bardziej neokolonializmie, że wiadomo, my oświeceni Europejczycy pokażemy jakiemuś podludziowi skądś tam, co to jest, czy jak się powinno żyć, bo ten ktoś nie ogarnia życia. Pozytywiści uważają, że nie ma nic, co bardziej zintegrowałoby klasy społeczne, jak komunikowanie na lewo i prawo, że jedna jest super i w ogóle robi wszystko dobrze, a inne są ogólnie beznadziejne i nie ogarniają życia i są takim jakimś dziwnym, niesamodzielnym tworem, który potrzebuje pomocy. A co no? Przejdźmy teraz do dania głównego każdej polonistki, czy polonisty, czy bardziej nikogo, czyli konkretów związanych z literaturą. Pozytywizm to czasy niepoetyckie. Okres ten nie przewidywał w swojej doktrynie miejsca dla piękna, zmysłowości, poezji, czy czegokolwiek, z czego nie dałoby się w trzech prostych krokach skonstruować silnika parowego, albo chociaż prostego mechanizmu zapłonowego, albo latarki. I've collected some fresh water.
but it's full of bird droppings and it's rancid. Ludzie mieli siedzieć w fabryce i w skupieniu pracować na akord, a nie rozważać o tym, jak się dzisiaj czuje lilia wodna, która jest magiczną księżniczką albo jakąś panią z jeziora, która sobie pięknie rymuje. W drugiej połowie XIX wieku poezja kojarzyła się w Polsce z odklejonymi od rzeczywistości romantykami, traumą powstań, przede wszystkim powstania styczniowego i niepotrzebnym ryzykiem. W Polsce mieliśmy w tamtym czasie strefę wolną od poezji, z drobnymi tylko wyjątkami, jak twórczość Marii Konopnickiej czy Adama Asnyka. I to jest akurat łatwe do zapamiętania i wyjątkowo zabawne, że mamy w historii naszego kraju taką epokę literacką, w której najsłynniejsze dzieło liryczne to bajka o krasnoludkach i sierotce Marysi. Wspaniałe. Kiedy przeciętni ludzie czytają Lalkę, samce alfa czytają o krasnoludkach i sierotce Marysi. Myśl poza schematem. Poznawaj język polski na własnych zasadach. Literaturę epoki pozytywizmu w naszym kraju całkowicie zdominowała powieść realistyczna, której cechy i przykłady ze świata przedstawiam w materiale o epoce na kontynencie, do którego serdecznie Cię zapraszam. W sensie, serio, warto sobie poszerzyć ten kontekst o właśnie te elementy kontynentalne. W ramach tego gatunku warto wyróżnić jednak naszego narodowego czempiona, który niczym prymus z pierwszej ławki, w oczach nauczycielki, lśni przed wszystkimi innymi gatunkami, będąc symbolem epoki. Jest to powieść historyczna, czyli taka, która poza do bólu szczegółowym, realistycznym i przez to niesamowicie nudnym przedstawieniem rzeczywistości, dodatkowo wzbogacona jest o kontekst historyczny. To właśnie ten miks najgorszych cech historii i języka polskiego dał nam książki, które za sprawą swojej objętości, równie dobrze jak w roli lektury szkolnej, sprawdzą się jako ściana nośna. Chodzi tutaj przede wszystkim o cegłówki pokroju Krzyżaków albo Potopu, które pozwalają czytelnikowi na spędzenie kilku godzin na lekturze opisu lasu. Bezsprzecznym mistrzem tego gatunku był oczywiście polski noblista i autor obu tych powyższych pozycji, czyli Henryk Sienkiewicz. Na przykładzie jego Potopu widzimy, że świat przedstawiony w powieści tego typu zawsze umieszczony jest w ramach konwencji wybranej przez autora epoki, z reguły okresu ważnego dla kształtowania się polskiej państwowości. Każda powieść historyczna zmierza zazwyczaj do pokazania prawdy historycznej, pod warunkiem, że prawda ta stawia nas, jako polski naród, w dobrym świetle, albo nawet w bardzo dobrym świetle. Polska kurwa! Autor stawia sobie za główny cel oddanie charakterystycznych cech epoki wraz z jej problemami i na wzór standardowej powieści realistycznej nie szczędzi pióra i przede wszystkim zdolności poznawczych czytelnika na opisy świata przedstawionego oraz społeczeństwa. Co ciekawe, oprócz bohaterów znanych z historii pojawiają się bohaterowie fikcyjni. Czasem zdarzają się też tacy półfikcyjni. Co? Czyli ten typ człowieka, o którym wiadomo, że prawdopodobnie żył, albo po prostu żył, ale nic o nim nie wiemy, a pisarz w swoim dziele przedstawia go, jakby znał ich od urodzenia i jakby chodzili razem do przedszkola. No tak było. Nie zmyślam. To dlatego, że głównym celem powieści historycznej w pozytywizmie jest przekonanie Polaków do tego, że są super. Że w naszej historii jest wiele chwalebnych momentów i postaci, a jak w jakimś okresie ich nie ma, to i tak będą, w sensie w powieści historycznej się znajdą, bo autor ich wymyśli. Dlaczego? No bo właśnie cel uświęca środki. Tutaj witamy w właśnie utylitarnym pozytywizmie. Powieść Potop prezentuje też bardzo wyraźnie to, jaką rolę pełni w dziełach pozytywizmu narrator. Pojawia on się w trzech funkcjach, to znaczy po pierwsze jest świadkiem oraz obserwatorem toczących się wydarzeń, czasem nawet w nich uczestniczy, z reguły jest też kronikarzem, który przekazuje wiadomości, na przykład o właśnie kontekście historycznym, o kraju, sytuacji, w jakiej się znajdujemy, no i jest też historykiem albo jakimś ekspertem zewnętrznym, to znaczy teoretycznie zewnętrznym, który wnosi współczesną pisarzowi wiedzę i komentuje dawne wydarzenia, wartościuje je, oczywiście mówiąc polska gola, tylko że na XIX wiek. Bardzo ładnie! Jak jesteśmy już w tematyce narratora, wartym docenienia utworem jest na pewno Gloria Victis Elizy Orzeszkowej. W utworze autorka omawia problematykę powstania styczniowego, omawia historię walki i żołnierzy, ale żeby nie było tak prosto i żeby przypadkiem nie wyszło z tego coś w miarę chociaż ciekawego, narratorem w historii jest las. Co? Tak, serio. Dąb na zmianę z brzozą opowiadają sobie historię ludzi, którzy zdecydowali się walczyć za kraj, ale no niestety umarli. Przesłanie utworu, polegające w skrócie na prezentacji bez sensu walki, jest wyłożone pod koniec utworu w sposób tak łopatologiczny, że jakby położyć utwór Gloria Victis obok deski do krojenia, to po 15 minutach możesz mieć pewność, że deska ta nigdy nie weźmie udziału w żadnym powstaniu.
W symbolach epoki oczywiście musi też znaleźć się lalka Bolesława Prusa i w ogóle multum twórczości tego artysty, który w swoich dziełach opisywał historię wszystkich wzorów epoki. Mamy idealistów, nauczycieli, społeczników, dobrodusznych przedsiębiorców i jak w soczewce Prus skupia w sumie 100% pozytywizmu naszego kraju. Ale tak jak zapowiadałem na początku, twórczości Prusa przez pryzmat lalki przyglądniemy się osobno. Jeśli chodzi o sztukę pozytywizmu w Polsce, to po pierwsze naprawdę niewiele o niej wiem. Po drugie, o ile literatura i publicystyka jest opisana na 10. stronę, to o malarzach czy innych artystach nie za wiele się mówi czy pisze w internecie. A jak już się mówi albo pisze, to tylko o takich ogólnych tendencjach i nurtach, które już omówiłem przy okazji pozytywizmu europejskiego. No tak było. Jeszcze raz, mocno zachęcam do tego materiału i w ogóle do wszystkich na moim kanale. Można youtuberskim obowiązkiem wspomnieć, że realistyczni artyści z polskim obywatelstwem to m.in. bracia Gierymscy czy też Chełmoński. Nie można też oczywiście pominąć najważniejszego koniarza albo koniary w historii naszego kraju, czyli Juliusza Kosaka. Lata 80. XX wieku to okres dojrzałości powieści realistycznej i w ogóle pozytywizmu. A rok 1980 uznany jest za początek modernizmu, którego pierwszymi oznakami są debiuty młodopolskich poetów. Pozytywizm oczywiście trwa jeszcze przez chwilę równolegle, bo powstaną na przykład emancypatki Bolesława Prusa, no bo kogo innego, ale nudna jak zastępstwo za religię na ostatniej godzinie epoka zostaje na przełomie wieków zastąpiona przez armię polskich odklejeńców, którzy po pozytywistycznym biodoleniu postanowią złamać raz na zawsze każdą regułę, każdą zasadę tworzenia dzieł pisanych, tylko po to, żeby zapomnieć, co się działo w pozytywizmie. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Już teraz zapraszam Cię na kolejny materiał poświęcony właśnie młodej Polsce i na wszystko inne, co na tym kanale jest dla Ciebie za darmo albo za pieniądze, jeśli chcesz mnie wesprzeć na Patronite. Wielkie dzięki, że oglądasz moje rzeczy. Życzę Ci super popołudnia, wieczoru oraz dnia i w ogóle super życia. Cześć!